Znaczy, to tak nie może być. A to już... Dobrze, że to robiłam. Zawsze próbuję się odnaleźć. Dzięki. Jesteśmy krok bliżej odczytania wiadomości. To już wszystkie. Dzięki. Wróćcie do stacji badawczej. Sprawdzimy, co udało im się przechwycić z tamtej strony. Godzinny odcinek mi się zrobił. Ostrzeżenie! Wykryto niebezpieczne formy życia. Sama opracowałam ten system. Chociaż czujniki ją pokazują, że intruzi są wewnątrz domu. Spokojnie. No nie. Sofiko. Zawsze zapominam spojrzeć w górę. Miejsce nieznane. Formy życia nieznane. Protokół niszczenie. Prezent od mojego wymiaru dla was. Przerobię go na złom. Fazowy. Wow! Nie jest dobrze! Dokładnie taką samą anomalię wymiarową widzieliśmy na Sargasso. Dobrze, więc to ty się nią zajmiesz. Twój przyjaciel, ostrzegam cię, że zamieszanie w wymiarach mogło wpłynąć na wiertło. Znaczy, że co? Jako twój przyjaciel nie chcę, żebyś się martwiła, więc nic więcej. Zamiast tego zatrudnij prowisz. Nie mogę zezwolić na użycie wiertła, dopóki ta rura jest zatkana. Powinniśmy potem pójść na karaoke. Lubisz karaoke? Jeśli nie lubisz, to ja też nie. Gotowy po... Winny Bajzel? Klank! Widziałem Ratchetta! Na Sawali! Naprawdę? I jak? Jest trochę chudszy niż myślałem, ale widać, że to bohater. Nie, ale do rzeczy. Moje ewentualności czekają na poprowadzenie do metaterminali. Moje ewentualności nie mogą przedrzeć się przez wiatr. Może mógłbym je jakoś dociążyć. Ach, to ciężka kula. Obciąży wszystko, czego dotknie. Chociaż tego w sumie łatwo się domyślić po nazwie. To co jest w tej twojej książce? Ach, zbiór najbardziej aktualnej wiedzy w całym wszechświecie. Skompilowany przez mojego ojca. A kto nim jest? Możesz go znać jako hydraulika. On jest twoim ojcem? Czym się teraz zajmuje? Wziął urlop. Pierwszy raz w życiu. Mam go zastępować i staram się to robić. Teraz. To twardy orzech do zgryzienia. Nawet kiedy los wszechświata nie wisi na włosku. To macie ile? Nie ma przejścia. To ostrze mogłoby oczyścić drogę. To ostrze mogłoby...
tym nie pomyślałem. To jak zdobyłeś tytuł proroka? O, nie wybrałem go sobie sam. Otrzymałem go od mnichów z Sawali po tym, jak pomogłem im rozszyfrować część archiwu. Co to znaczy? A, chwila, może tak... Wskazywałem i mówiłem, to blargiańska książka telefoniczna, to rząd Kerczu, to terrakloński wiersz miłosny. Muszę to zapisać. To było niesamowite. Jeszcze tylko dwie zagadki. Jeszcze dwie zagadki. Jak ta sprawa z Ribę? W porządku. Łamała się do moich wspomnień. Tak wyglądają teraz rozrywki młodzieży? Nie jestem na czasie. Ciekawa sprawa. Choć są swoimi odpowiednikami, Ratchet i Rivet różnią się od siebie. Ratchet nie miał nic przeciwko robotom, gdy mnie poznał, w odróżnieniu od Rivet. Może to twój wymiar odstanie? Może Ratchetowie ze wszystkich innych wymiarów nie lubią robotów? Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że zostało jeszcze kilka. Te ewentualności reprezentują zmagania mojego umysłu z ideą wymiarowości. Im bardziej im pomogę, tym więcej zrozumiem. W końcu będę w stanie naprawić wszystko. Między Ratchetem i Rivet? Oboje szybko podejmują działania. Nie to co ja. Mnie zawsze pochłaniają szczegóły. I chciałbyś, żeby było inaczej? No nie, zawsze, ale miło byłoby się tak nie przejmować. Nie przeszkadzam, ale wydaje mi się, że zostało jeszcze kilka. Dobra, tu nie jest dobrze. Miej przy sobie przepychacz.
No ale już sam to zrozumiałem. To teraz... To się wytrzyma. O. Ale tutaj to musi być już to. Dziękuję. I pamiętaj, zawsze bo... Zajmijmy się zatorem. Tak. To naprawdę jest jeden z najlepszych specjalistów, ale kupnej. Udało się. Hydraulika naprawiona. Teraz powinniśmy już móc skorzystać z tej windy. Czas zdobyć kwarc fazowy. Dobra, przyspieszmy to, przyspieszmy. Coraz bliżej. Użyć wiertła, zdobyć kwarc, naprawić wymiaromat. W razie gdybym nie miał już okazji tego powiedzieć, dziękuję. Tylko mi się tu nie rozklejaj, śrubek. Ej, patrz! Moje! Tak się zastanawiam. No, nadal nie wiemy, co się stało z Blizzardem w moim wymiarze. Dowiemy się, a potem powstrzymamy to w tym wymiarze. Nie mam gdzie uciec! Raczej masz! Zbliżamy się do głównego wiertła. Wow! Zawsze marzyłam o sterowaniu wiertłem 100 razy większym ode mnie. Poważnie? To bardzo konkretne marzenie. Tylko takie da się zrealizować. Dobre wieści. Rozszyfrowałam wiadomość spoza świata. Słuchajcie! Kolego, dobry sygnał. Posłuchajcie, nie włączajcie wiertła. Szczeliny je uszkodziły. Zniszczyło naszego Blizzara. Co? No, właśnie je włączyliśmy! Rycie! Pełna blokada! Spróbuję zdalnie wyłączyć wiertło. Zmieniłam zdanie. Dzisiaj będzie dużo krzywdy. Postaram się zrobić. Na tyle, ile będę nagrany, to tyle będzie. Kwarc fazowy zawieszony w wiązce wiertła.
Może. A ty wyma... O ty... To nie było piękne! Lepiej zanikać takich trafień. I to raz ma wejść do wam tak. Dzisiaj to nic by tam nie zostało. No. Podziękujcie mi. Mają łatwo zbierać. Dla nowych skrzydłów. Nie wytkaj, nawet wystrzałowo. Jaki masz plan? Ten dekantowiec, wielki i ciężki. I pełen paliwa. Jest niebezpiecznie bliski tego, by stać się paliwą. Albo, jeśli skierujemy go na wiertło, wtrącimy je i powstrzymamy katastrofę. Powiedziałabym, że to niezgodne z procedurą, ale w końcu żyjemy w prepostapokaliptycznym świecie, więc śmiało. A więc... Przygotuj się! O! Cześć! To Jim, twój przyjaciel. Proszę, nie umieraj. Gdy się zaprzyjaźniliśmy, skasowałem z bazy danych swoje odgłosy smutku. Nie teraz, Jim! Przydałby się teraz jakiś. No. Rybet! O, nie! Wiesz, może nie jest tak źle jak... Naprawdę dziwnie, ale Mortowie opowiadali mi legendy o kimś na Torenie 4 zwanym naprawiaczem. Naprawiacz naprawi wszystko, co popsute. No to powinniśmy sprawdzić, czy w legendach tkwi ziarenko prawdy. Nie wierzę, że ocaliliśmy Blizzara. Może teraz naprawimy kwart fazowy i ocalimy wszechświat? To właśnie cudowny dźwięk niszczenia kłamstw! Brudnych, paskudnych kłamstw! Mówią, że ten wymiar jest niestabilny, że wciąga nas bezkształtna próżnia! Jeśli zaczynamy te głupoty, natychmiast wrzućcie swoje gałki oczne do najbliższego pieca, bo najwyraźniej uległy awarii. Te barbarzyńskie lopaksy nie uciekły. Jak mogły uciec, skoro nawet ich nie złapałem? I tyle. A teraz coś prawdziwego. Odnoszę nagrodę za lopaksy do 27 kwadrilionów preparilarów. Tylko pomyślcie, taka suma, prawdziwa i totalnie niezmyślona, może trafić do każdego z was. Wystarczy schwytać te głupie futrzaki. Doktor Nefarius naprawdę uwziął się, żeby nas złapać. Musimy się śpieszyć. Mam tutaj dobre przeczucia. Thank you.
Ta misja nie będzie trudna. Może w twoim wymiarze jest inaczej, ale tu zawsze coś się komplikuje. Improwizacja to sztuka, której nauczyłam się bardzo szybko. Ja też mam talent do improwizacji. No, chętnie zobaczę cię w akcji. Naprawmy ten kwat fazowy. Oby naprawiacz był tak dobry, jak mówią o Mortowie. Tak, też mam taką nadzieję. Okej, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, bajcie, widzimy się w kolejnym odcinku serii Ratchet & Clank Rift Apart. Proszę bardzo, godzinny odcinek, nie wiem, czy chcieliście, starałem się, żeby był 50 minut, ale mnie trochę długo nie było, więc macie godzinny odcinek ode mnie. Miłego dnia życzę, subskrybujcie kanał, dobrze, przepraszam, w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!